Siemaneczko. Jak gdzieś widzicie, ładna pogoda jest. Chociaż nie widzicie, ale nie pokażę wam, gdzie trzymam motocykl. Dlatego dzisiaj zabrałem się za montaż parę gratów, takie zaślepki. Mam jeszcze zaślepki tutaj. Ale jako, że mam crashpady, dodatkowo sobie takie zamontowałem, no to nie będzie tego zamontowanego. Chociaż mógłbym dziurkę tutaj zrobić, załóżmy, i by to tak ładnie to pokryło. A zobaczę, może i się pobawię. Wytnę tę dziurkę tyle, co tutaj na tę śrubę. I to mi ładnie zakryje wszystko. Oh shit! Bomba. O, to już prawie porysowałem. No. I tak przy okazji mam znaczki od MT0 bodajże 9 albo 7, już nie pamiętam. Dostałem informację, że no one są ładniejsze niż te moje, grubsze. Bo moje to już takie poobdzierane i odstają. Zaraz wam pokażę. Tylko uporam się z tym, bo zaraz je zniszczę prędzej, jak je zamontuję. Coś tak patrzę. No widzicie, już tutaj odstaję. Kiedyś je ściągałem. Ściągałem je po to, żeby bak zrobić w folii płynnej. Aczkolwiek to był nie wypał, bo tutaj ta folia potem się ściągała sama. Nie nadawało to się do jazdy. Tak więc zamontujemy to. Każdy bodajże kapsalek kosztuje ponad 100 zł waso. Kosztował wtedy, teraz nie wiem. Aczkolwiek jest dużo fajniejszy moim zdaniem. No i zamontujemy w miejsce starych, odstających już. O. Gdzie trzeba jakoś ten klej usunąć. Nie wiem, jak to zrobię jeszcze, ale jakoś to zrobię. Co tu więcej? I mam tutaj do tu Brothersa oryginalnego, żeby nie było, bo zaraz znowu będzie 1000 pytań, czy to oryginalne. Oryginalne, jak słychać. O, froteczkę dostałem gratis. Gratis od pewnego sprzedawcy, a mianowicie owiewki 24.pl bodajże. Dokładnie już nie pamiętam, to kiedyś tam reklamowałem. I przysłał mi to takiego gratisa pod kolor motocykla. Normalnie mi się podoba, zaczyna. No, potem już to sobie ułożę. Mniejsza o to. No i mamy DB Killera do Two Brothersa. Bodajże 200 coś kosztuje taki. To jest numer jego w wersji czarnej. Będzie siedział, bo strasznie ryja drze ten tłumik w trasie. No i tak mi to średnio leży. No co, chyba zaraz się wezmę za montaż. Tutaj już 100 gripy te zamontowałem. Też polecam wam, zajebiste są. Się nie odstają, tak jak te chinole, wszystkie inne. Niezłe są, tak samo te naklejki. O. Już któryś z czasu ją mam i nie odstała ani nic. Oczywiście tam, jeżeli sprzedawcy będą mieli Instagrama, to ja to udostępnię, a jak nie, to na Facebooku będzie. No tak postanowiłem, że takiego wam wrzucę newsa. Co tu więcej? Może jakiś uchwyt na GoPro zaczepię na drugą kamerkę. Tutaj. Coś takiego. Zobaczymy, bo tutaj zbytnio to chyba będzie za duży opór. Przypuszczam. Nie wiem zbytnio, jak to zmontować. Żeby moją mordę było widać. I takie to buty. No, może przystąpmy do montażu.
No dobra. Wejdź. No to tyle. Nara.